za albo stety wyciągnąć, tylko że to są dodatkowe koszty, bo wynajęcie batyskafu też kosztuje. Wszystko podsumujemy to w kolejnym odcinku Prawdziwego Życia. Dzięki, Radek Bielecki, za donate. Dobra, jestem na miejscu, ale trzeba będzie sobie wciągnąć do wody, cholera, ten batyskaf, to też nie będzie proste, nie? 18 tysięcy osób, jest pięknie. Nie ma lagów, cieszę się, że piszecie, że nie ma lagów. To, że lekko, wiecie, jakoś zżyna tak minimalnie, to zaraz się to wszystko ogarnie, bo tak działa mój komputer ostatnio, nie wiem. Mały Boski, ty to jesteś boski, gościu, dzięki za donate, ale uważaj, nie musisz tak dużo wysyłać, nie? Dziękuję ci bardzo. Pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób batyskaf do wody przeniesiemy. Sam się, kurde, zastanawiam, w jaki. Ale mam pewien pomysł. Czekajcie, Jezu, jak się sypią te donaty. Sadge wywaliło GTA, dzięki Felix, no niestety. Wywaliło potężnie, dobra, czy to nam zrobiło? Wywaliło Rope Kreatora, normalnie mnie szlak trafi dzisiaj. Dlaczego mi wszystkie skrypty wywala? Widzowie, F na czacie normalnie. Insertuję, proszę, żeby nie wywaliło GTA teraz. Dzięki, Kuba, za kolejnego donata. Dobra, teraz powinno działać. Może sobie inną broń wyciągnę, bo to powinienem bronią to zrobić. Dobra, cyk. I cyk do wody. Znowu Rope Kreatora wywaliło. Dobra, ja mam plan, jak to zrobić. Nie będę się patyczkował. Hirusek, dzięki za donate, byku. Dzięki za F-ki wszystkie. Jak z tymi lagami? Teraz płynnie działa? Dajcie znać. Tylko proszę bez troli, bo serio chciałbym wiedzieć, czy faktycznie jest ok, czy nie. Czy takie do przeżycia te lagi są? Musicie mi dawać znać, nie? Nie wiem, od czego to zależy, kurde. Dobra, ja to zrobię w trochę brzydki sposób. Po prostu wepcham go do wody, będzie prościej. Szczurek Stasiak, dzięki, byczku, dla ciebie. Pozdro. O nie! Proszę, żeby to się udało, bo ten polonez tam nam leży. Dobra, czy taka mielizna będzie ok? Zobaczymy. Wiem, że jak wchodzę do batyskafu... Brawo, Franklin. Jak wchodzę do batyskafu, jest całkiem ok, tak? No to się cieszę bardzo. Guziece, dzięki za donate. Guzic, guziece, nie wiem, jak czytać wasze niki czasami. Czy tyle wystarczy? Wiem, że jak się wchodzi do środka, to automatycznie dostajemy butlę z tlenem. O, dobra, załapał. Tak jest! Jesteście gotowi, widzowie, na to, żeby zobaczyć pierwszy raz Poltka? Kuba, dzięki za donate. O nie, utknąłem znowu. Serio, teraz utknęliśmy na mieliźnie? Mów mi, akcja ratunkowa, mistrz, normalnie. Widzowie, utknęliśmy. Naprawdę, no niech jakaś fala przyjdzie, halo. Dzięki, Dreamict. Dreamict. Dzięki, no patrzcie, co się dzieje. Proszę, jakaś fala. Ja pierdzielę, no nie dam rady. Dobra, pytanie do was za 100 punktów. Co robimy? Używamy lekko noclipa i przenosimy sobie batyskaf do środka, czy mam kombinować, bo to prawdziwe życie? Piszcie. Mały Boski, dzięki za kolejny donate. Tylko jak napiszecie, masz kombinować, to przecież ja zgniję tutaj. Jak to zrobić? Nie dam rady, no. No nie dam rady. Oh no, I'm stuck. Gracek, dzięki za donate, byku. O, mówiłem o tym, że Franklin ubrał wreszcie noclip. Dobra, widzę, że noclipa, chcecie noclipować, to noclipujemy. Będzie zaraz 20 tysięcy osób na czacie, na live, pięknie. Bardzo wam wszystkim dziękuję za taką obecność dzisiaj. To noclipuję lekko, przepraszam, ale utknąłem po prostu. ML Groll, dzięki za donate, byku. Dobra, tyle powinno mi wystarczyć. Dzięki, widzowie, że pozwalacie na takie rzeczy. No i jesteśmy. Co z tym naszym Poltkiem? Jezu, jakie to jest zwrotne. Dobra, jedziemy do Poltka. Plan jest taki, generalnie, żeby użyć tego skryptu na linę. Tylko że widzę, że mi czasem wywala. Kasperek, czy ja do ciebie wbijałem na live'a? Jeśli tak, to pamiętam. Pozdro dla ciebie, dzięki za donate. Problem jest taki, że jeśli będzie mi wywalać ten rope skrypt cały, o kurde, no to będzie lipa. Będzie straszna lipa, bo na tym się opierała moja w ogóle koncepcja dzisiaj, nie? Co sądzisz? No, pytałeś już o to, Piotrek. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Generalnie z Shio jestem w kontakcie i będziemy działać niedługo fajnie, więc śledźcie kanał. O kurde, patrzcie na to. Ja pierdzielę, 20 tysięcy osób widzi właśnie to, co ja. Co to jest za muza w ogóle? Ja dopiero teraz się skapłem, że ja muzy nie zmieniam. Tarson, dzięki za donate, pozdro. Jakieś trabity mi tu lecą same, bez sensu. O. To jest idealna muza do tego, co się tu dzieje, nie?
Dobra, kurde, Polones jest, widzowie, patrzcie na to, siema Poldi. On tu normalnie od grudnia leży w tej wodzie. Mały Boski znowu, dziękuję, Mały Boski. Potem wam pokażę grafikę na tych kubkach, które niedługo się w sklepie pojawią. No i dobra, i teraz tak. Oby ten rope script zadziałał. Nie wiem, czy ja sobie zresetowałem GTA. Dobra, ale Franklin wypłynął w butli. O to mi chodziło. I teraz pytanie za milion dolarów. Dziękuję, Ewelina. Nie uciekaj mi. Dobra, stworzyłem. Okej, okay. Działa. Created rope, okej, okay. Czyli wszystko wiem. Muszę po prostu zrobić to trochę szybciej. Muszę bardzo szybko zahaczyć Poloneza. Ty, ale może uda mi się tak to zrobić po prostu. Dobra, poczekajcie, F6. Delete all ropes. Dzięki Oli.pl za donate. Wiecie, co zrobimy? Dobra, wkurza mnie ta muza jednak. Muszę się skupić, naprawdę. Mamy butlę z tlenem, więc podoba mi się to. Nie potrafię kierować tym Franklinem. Idź na dół, gościu. Jak płynąć na dół? O, dobra, Mały Boski po raz kolejny. Dzięki, Boski. Dobra, i teraz tak. First position. Teraz o batyskaw. I patrzcie na to, tylko o ogon batyskafu przydałoby się zahaczyć. Tutaj. No i second. Tak! Jest! Dzięki, Youngie Flaming. Tak jest, patrzcie. Pociąg. Dobra, mamy, kurczę, połączenie. Lina została podprowadzona. Teraz by trzeba zwindować to. I pytanie, jak zareaguje mój batyskaw. Nie wiem, więc wolę wsiąść, ale dobrze to wygląda, moi drodzy. Prosperuje to bardzo dobrze. Kuba Kryst, dzięki za donate. Widzowie, zostawcie 15 tysięcy, nie, ile? 20 tysięcy łap w górę, jeśli wierzycie we mnie. Czy jeszcze 5, te osoby, S, no pewnie, że S. Dzięki, jeszcze dziedzinie piszcie, bo to wiecie. Jeszcze się wszystko może wydarzyć. Zaraz mi wywali GTA, to już będzie koniec, dobra. Ale skupmy się dalej, co teraz trzeba zrobić? Teraz ja muszę zejść trochę głębiej. Zobaczyć, czy w ogóle pociągnę tego Poloneza za sobą. Tak jest, ciągam go tam, tylko że kurde, masakruję go po tych rafach koralowych. To nic. I teraz, moi drodzy, chwila prawdy. Wind all ropes. Dzięki, Konrad Janus. Dzięki, Konrad. O nie, mnie przyciąga. Holy. To źle. Powinno przyciągać jego do mnie, a nie mnie do niego. Dobra. Coś się dzieje, trzeba podnieść tego Poloneza, bo on całkowicie zostanie zniszczony. A tak naprawdę tam niewiele było do wymiany. Weksiku, dzięki za donate, byku. Jezu, jak zrymowałem. O! Patrzcie to. Wygląda to naprawdę dobrze, czyli go winduje cały czas. Dobra, przyciągam go. Dobra, 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 wystarczy. Wind, koniec. Jaka klasa. Ale jestem, kurde, mastermind. Adrian Kurzawa, dzięki za donate, byku. I teraz trzeba tylko to wyciągnąć do góry. Czy się ciemni na powierzchni? Tak mi się wydaje. Donate ominąłem, bardzo przepraszam. Naprawdę, nie jest to łatwe, uwierzcie mi. Gadać do 21 tysięcy osób, czytać donaty i wyciągać Poloneza jednocześnie. Mały Boski dzisiaj przechodzi sam siebie, dzięki Boski. Nie! No i zrąbałem! Kurde, wiedziałem. Na mieliźni otknąłem, no. O, dobra. Dobra, Kaluch, weź nie panikuj, chłopie. Monika Smoleń, dziękuję za donate. Pozdrawiam Kacpra. Pozdro dla ciebie, Kacper, i dla ciebie, Monika, dziękuję bardzo. Kurde. Płyniemy, proszę. O, dobra, ale zobaczcie, że batyskaw jest zdecydowanie mocniejszy niż to, co potrzebujemy, w sensie. Tylko że tutaj pod spodem są jakieś kamieniory, ja tego nie widzę. Mi głośnik hip-hopu, dzięki, byku. Dobra, musimy znaleźć takie miejsce, żeby po prostu tutaj nie uderzać w te skały, no bo nie wyciągniemy tego inaczej. Ale zrąbałem. Dobra, muszę wpłynąć do wody z powrotem. Widzowie, nie będzie to łatwe. Chociaż tyle, że się trzyma na tej linie ten Polonez. Ewelina Dumps, dzięki. Bardzo dziękuję. Pozdro. Trzymajcie kciuki tam na czacie. Czaty. O, tu jest mielizna. Tak jest. On dachuje ten Polones, ale impactem teraz powinienem go wyciągnąć. Dobra. Powiem tak, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Młody youtuber. Dzięki, byku. Dzięki.
Jesteś młodym youtuberem. Pozdro dla ciebie. Dobra, zostawiamy to w takiej pozycji. Biegnę po flatbed. Powiem wam tak, wygląda to coraz bardziej obiecująco, co ja gadam. W ogóle wgrałem sobie skrypty na... dziękuję bardzo. Czy Shio ogląda live? No nie wiem. Możliwe. Bardzo obiecująco. Kurde, gubię wątki. Wgrałem wyścigi, które chciałbym, moi drodzy, ogarnąć razem z Poldim, jeśli uda się w ogóle Poldiego wyciągnąć. O co by tutaj zahaczyć? Dobra, spróbujemy o furę. Chociaż ja wiem, że to będzie bardzo ryzykowne teraz to, co zrobię. Jeszcze nie GG, widzowie. Agent Miko, dzięki za donate. Teraz bardzo ważna sprawa, ponieważ tak, ja muszę wziąć pistolet. Tutaj muszę usunąć wszystkie te. Właśnie, odpływa! Proszę, nie. Nie odpływaj. Poldek. Muszę zanurkować chyba, o! Albo tak, może się uda. Cyk. Cyk. O nie. Przepraszam, małe boski, że nie czytam teraz tak często, ale po prostu skupiam się. Dziękuję za kolejnego donate'a. Adrian Kurzawa. No chciałbym, tylko wiesz, często mi wywala GTA, przez co ciężko jest tak robić. O, dobra. Mamy to połączenie. Co prawda jakieś takie powietrzne dziwne. Ale zobaczymy. Oby nam flatbeda nie wciągnęło do wody, bo jak wciągnie flatbeda do wody, to już będzie po ptakach teraz. Albo ja postaram się pociągnąć po prostu. Dzięki, Olek. Pozdro dla ciebie. Teraz można pisać. Aż sobie sam poklaszczę. Moi drodzy, pół roku w wodzie. I mamy to, tak jest, dzięki Tomasz Pawłowicz za donate, pozdro dla ciebie, byczku.